10 państw z najlepszym dostępem do internetu. Przedstawię wam listę państw, w których odsetek ludności użytkującej internet jest najwyższy. Oczywiście najwięcej użytkowników internetu ogólnie jest w Chinach, bo aż 800 milionów, ale to i tak stanowi zaledwie 57% całej populacji Chin. My się skupimy na państwach, gdzie ten odsetek jest największy. W Polsce dostęp do internetu ma blisko 38 milionów osób, co stanowi 72% całej populacji. Nie bierzemy terytoriów zależnych. Jakiś państwa, a co za tym idzie, odpadają Bermudy, gdzie 100% ludności ma dostęp do internetu, Falklandy, gdzie 99% osób ma dostęp do internetu i Wyspy Owcze, gdzie 98% ma dostęp do internetu. Zaczynamy! Liechtenstein, małe górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Liechtenstein, pod względem ustrojowym, stanowi monarchię konstytucyjną od 1989 roku. Panuje tu książę Jan Adam II. Bieżące sprawy polityczne podlegają dziedzicznemu księciu. Liechtenstein jest monarchią, w której władca ma od czasu referendum konstytucyjnego w marcu 2003 roku największą realną władzę polityczną w Europie. Żadna zmiana konstytucyjna nie może być przeprowadzona. Prowadzona bez zgody księcia, z drugiej strony monarchia może zostać zniesiona drogą referendum. Dopuszczalne jest również wotum nieufności wobec księcia, w obu wypadkach do zgłoszenia wniosku potrzeba przynajmniej 15 tysiąca poddanych dostęp do internetu posiada 36 183 osoby, co daje 95% całej ludności. Luksemburg, państwo położone w Europie Zachodniej według konstytucji uchwalonej w 1868 roku, dziedziczna monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest Wielki Książek, który powołuje rząd z premierem na czele, odpowiedzialny przed jednoizbowym parlamentem. Władza ustawodawcza należy do Wielkiego Księcia i Izby Deputowanych. Użytkowników internetu jest 555 807, co stanowi 95% populacji. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim, powstałe po I wojnie światowej, członek Unii Europejskiej i NATO. Estonia jest... Republiką Wielopartyjną. Ustrój polityczny kraju ukształtowała konstytucja z 1992 roku. Kładzie ona szczególny nacisk na dominację jednoizbowego parlamentu. Estonia posiada silne wpływy skandynawskie, szczególnie szwedzkie i duńskie. Sama nazwa stolicy Estonii, Tallinn, znaczy duńskie miasto. Pod względem kulturowym, językowym, wyznaniowym i wieloma innymi, Estonia jest podobna do Finlandii. Zresztą Estończycy są najbliższymi krewnymi Finów. Różnicą pomiędzy krajami mogą być silne wpływy niemieckie w Estonii, których w Finlandii nie było, a także inna historia najnowsza, dużo mniejszości narodowej, głównie rosyjskiej oraz liberalny model gospodarczy. W Estonii jest 1 196 521 użytkowników internetu, co stanowi 95%. Holandia, państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej, będące monarchią konstytucyjną, złożone z czterech krajów składowych. Europejska część Holandii stanowi obszar gęsto zaludniony, a około 1,4 tego terytorium leży poniżej poziomu morza na terenie depresji. W Holandii mają swoją siedzibę stały Trybunał Arbitrażowy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny oraz Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Wielu historyków uważa, że że to właśnie w Holandii narodził się kapitalizm. Współcześnie Holandia jest gospodarką rynkową z przeważającą własnością prywatną, ale o wysokim poziomie redystrybucji dochodów poprzez podatki. W 2006 roku, wynoszącym 39% PKB, dostęp do internetu w Holandii posiada 16 143 879 użytkowników, co stanowi 95% populacji. Dania, państwo położone w Europie północnej, najmniejsze z państw nordyckich w ich skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadają szeroką autonomię. Tworząc kontynentalną Danią wspólnotę Królestwo Danii. Dania jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest Królowa Małgorzata II. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament noszący nazwę Folketing, wybierany na czteroletnią kadencję. Dania jest najstarszą europejską monarchią z zachowaną ciągłością dziedzicznej władzy monarszej. 5 479 054 osoby posiada w Danii internet, co stanowi 90%.

Niemcy, państwo federacyjne położone w zachodniej środkowej Europie, składa się z 16 krajów związkowych, a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. W roku 1957 Niemcy Zachodnie były jednym z członków założycieli Wspólnot Europejskich, przekształconych później w Unię Europejską. Niemiecka gospodarka stanowi jedną z największych na świecie. Niemcy mają także bogatą w krwisto-czerwony kolor historię i dziedzictwo kulturowe, nawiązujące do pana z Wąsikiem. 79 milionów 120 7551 osób w Niemczech posiada internet. To więcej niż zamordowano w obozach koncentracyjnych i stanowi to jakieś 96% populacji Rzeszy. Niemiec, 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 nie Rzeszy, Niemiec. Nie powiedziałem Rzeszy, absolutnie. Norwegia, państwo w Europie Północnej, będące monarchią konstytucyjną południowa i środkowa Norwegia jest położona w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, a północ w strefie umiarkowanego chłodnego morskiego, graniczącego na północnych wybrzeżach ze subpolarnym. W niektórych regionach kraju śniegi utrzymują się cały rok, a temperatura zimą dochodzi do minus 40 stopni, a nawet zdarzają się jeszcze silniejsze mrozy. A i tak posiada tam internet aż 5 milionów 311 tysięcy Osoby, czyli 99,6% ludzi. Pitcairn. Grupa czterech wysp leżących na Oceanie Spokojnym w Polinezji między Australią a Ameryką Południową. Jedyna miejscowość na wyspach to Adamstown. Szczyt populacji na Pitcairn przypadł na rok 1937, kiedy to wyspę zamieszkiwało 235 osób. Od tego czasu liczba mieszkańców systematycznie spada, głównie z powodu migracji do Nowej Zelandii. Miejscowa ludność zajmuje się uprawą ziemniaków, pomarańczy, ananasów, bananów, kokosów oraz rybołówstwem. Sławny jest też miód pszczeli. Duży dochód? Przenosi sprzedaż poszukiwanych na świecie znaczków pocztowych. Jedyny partner handlowy to Nowa Zelandia. Obecnie prowadzone są działania mające na celu wbudowanie na wyspie małego hotelu i lotniska. Ma to zwiększyć populację wyspy. Aktualnie internet posiada tam 170 osób. Czyli wszyscy. Andora, małe państwo w południowo-zachodniej Europie, bez dostępu do morza, leży w Pirenejach, granicząc od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią. Andora to kraj leżący w Pirenejach i całkowicie pokryty górami. Zgodnie z konstytucją z 1993 roku, Andora jest określana jako niezależne, demokratyczne, parlamentarne współksięstwo. Głową państwa są dwaj współksiążęta, każdy kolejny biskup katalońskiej diecezji Urgel oraz każdy kolejny prezydent Francji. Pełnią funkcję reprezentacyjną i mają prawo weta wobec międzynarodowych traktatów. Internet tam posiada 83 728 osób, czyli wszyscy. Islandia, państwo położone w Europie Północnej na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Stolicą państwa jest Reykjavik. Islandia jest jednym z krajów nordyckich. W 2008 roku, w wyniku światowego kryzysu finansowego, islandzki system bankowy, będący zarazem najlepiej rozwiniętą z gałęzi islandzkiej gospodarki, załamał się. Islandzki kryzys finansowy z 2008 roku, będący efektem koniunktury na rynkach światowych i systemu bankowego w kontekście Światowego kryzysu ekonomicznego w 2008 roku stanowi ogromny problem dla Islandii. Trzy z największych islandzkich banków dotknięte zostały kryzysem i kontrolę nad nimi przejął rząd. Mimo to internet w Islandii posiada każdy obywatel, a jest ich 336 367, co zarazem stanowi 154 na liście ogólnej posiadaczy internetu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was również jutro na kanał Światowa Dyszka, gdzie pojawi się zestawienie 10 państw, w których dostęp do internetu jest najtrudniejszy. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie pojawiają się regularnie, codziennie nowe odcinki. A tak na przykład ostatnio rozprawiałem się z Turbosłowianami więc mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodoba. Zapraszam Was tam serdecznie, trzymajcie się, cześć.